By być szczęśliwym, wystarczy chcieć swe brudne sprawy pod dywan zmieć. Brudne sprawy. Wittenberga, rok 1517. 34-letni Marcin Luther, augustianin, doktor teologii, zauważa, że Kościół katolicki na czele z 42-letnim papieżem Leonem X odszedł zbyt daleko od nauki Jezusa Chrystusa. Lat 1517. Odpusty sprzedaję, odpusty, odpuściki, zapraszam do mnie, najlepsze odpusty tylko u papieża. Odpuścik dla pani, odpuścik dla pana i kara człowiecza będzie zmazana. Odpusty sprzedaję, najlepsze odpusty, zapraszam do mnie po najlepsze odpusty tylko u papieża. Odpusty, odpuściki. Ojcze święty, co ty robisz? Odpusty sprzedaję. A co ci do tego, mnichu? Co mi do tego? To mi do tego, że Kościół nie powinien zarabiać na odpustach. Ojcze święty, odpuść sobie te odpusty. Chyba cię Chrystus opuścił. Odpusty sprzedaję, odpuściki. Odpusty, najlepsze odpusty tylko u papieża. Niemiecki mnich jest wyraźnie rozczarowany stanowiskiem 42-letniej głowy Kościoła. Po prostu wstyd. No i jak on śmiał się tak do mnie odezwać? Chyba cię Chrystus opuścił. A mi to się wydaje, że jego Kościół to już dawno Chrystus opuścił. Rozgoryczenie Marcina rośnie. Zwłaszcza, że urażony papież zdaje się torpedować kolejne projekty wittenberżanina. Ojcze święty, ja przychodzę z taką sprawą, bo tak sobie pomyślałem, że dobrze byłoby przetłumaczyć Biblię na język niemiecki. Wtedy więcej ludzi... Bo padnę! Na niemiecki! Propozycja Lutra wyraźnie nie przypadła do gustu zaskoczonemu pasterzowi kościoła. No co miałem zrobić, no? No zaśmiałem mu się w twarz i powiedziałem non possumus. Nie ma bata. Biblia po niemiecku? Co to jest? Mein Kampf? Wyobraża sobie ktoś przykazania po niemiecku? Przecież w tym języku nie ma nawet zwrotu nie zabijaj. I co jeszcze? Może papież ma być Niemcem? To już prędzej Polak zostanie papieżem niż Niemiec. Brudne sprawy. Dwa dni później. Marcin ma dość bycia lekceważonym i chce zwrócić na siebie uwagę rzymskich władz Kościoła Powszechnego. Dlatego na drzwiach kościoła w Wittenberdze przybija 95 tez przeciwko odpustom. Ty to szalał, człowieku? Co ty tam wbijasz? Przeczytasz, to się dowiesz. Wszystko jest na papierze, papierze. Papieżu. No przecież mnie dziury w drzwiach zrobić będzie mi ciągło ze dworu, no głupku jeden, no dawaj ten młotek. Nie oddam, dawaj, nie oddam, oddawaj. Niezbyt krzepkiemu następcy świętego Piotra nie udało się powstrzymać dużo młodszego buntownika przed przybiciem tez do drzwi świątyni. No nie dałem mu rady, no. Silny jest jak tur. Kurczę, koleś sam przybił te swoje tezy gwoździami. Do metalowych drzwi. Marcin nie łudzi się, że zostanie zrozumiany przez nieprzystającego do nowych czasów zwierzchnika. Tak szczerze mówiąc, to już wątpię, żeby coś dotarło do tego starego watykańskiego zgreda. A moje tezy naprawdę się ludziom podobały. Wielu wpisywało się obok na ścianie, że lubią to. Było dużo pozytywnych komentarzy. Ktoś nawet napisał Martin Luther King. Brudne sprawy. Kilka dni później. Tezy! Kolego, może tezy dla ciebie? Sprzeciw się z nami, zepsuciu kościoła. Papież działa na szkodę kościoła, sprzeciwmy się temu. Niech kościół wróci do źródeł, niech kościół wróci do Chrystusa. Tak wielu papież ludzi popiera protestującego niemieckiego mnicha, że papież zaczyna dostrzegać zagrożenie. Zmieniajmy kościół razem, już dziś. Marcin Luther i wy. Tezy, dla kogo jeszcze jakieś tezy? Lutrze! Obyś patroszył ryby na kutrze! No czy ciebie już do cna porąbało? Natychmiast odszczekaj te wszystkie głupoty! Nie odszczekam! Habemus w papam! Sam masz w ryj!
Niemiecki buntownik jest coraz bliższy podjęcia decyzji o odejściu z kościoła i odmowie uznania zwierzchności papieża. No on chyba oszalał, no! Nie będę niczego odszczekiwał. Co więcej, od teraz będę agitował za zniesieniem celibatu. I niech mi się tu papież nie burzy, bo sam się za nadobnymi białogłowami ogląda. W ogóle ten cały papież niby taki nieomylny, nie? A wczoraj w kazaniu powiedział, że delfin to ryba. Po prostu żal de. Nie tak dawno kochający się w Chrystusie bracia zaczynają się nieodwracalnie od siebie oddalać. W piątek o godzinie 12:15 dochodzi do wielkiej schizmy zachodniej. Foch. Foch. Marcin staje się liderem nowego ruchu religijnego. I pomyśleć, że przez te moje niewinne tezy w kościele nastąpiła schizma. Ale schiza... Kurczę, tylko nie wiem jak nazwać ten ruch religijny, który zapoczątkowałem. Mam! Reformacja! No zostawił mnie, jak starą szmatę. A ja tak o niego dbałem. Zresztą, co się dziwić, przecież to zboczeniec jest. Mówił, że zrzuci habit i coś obnaży. Obnażę zakłamanie papieża. Zresztą zerwałem z kościołem katolickim, zmieniłem sobie status na wolny. Nie chcę już mieć z duchowieństwem nic wspólnego. Jedyny porządny duchowny, jakiego znam, grał w serialu z Archiwum X. Przepaść między zwaśnionymi chrześcijanami pogłębia się. Zdesperowany Leon X nakłada na świeżo upieczonego protestanta ekskomunikę. Przeklinam Lutra! Luter zaraza! Luter psiajucha! Przeklinam go! Z początku ekskomunika naprawdę przestraszyła niesubordynowanego augustianina. Ale że co? Że papież mnie wyrzuci z mieszkania? Ale dokąd ja pójdę? No przecież w Wittenberdze nie ma lokali socjalnych. Co? Ekskomunika! Nie eksmisja! O Jezus, co mnie straszycie? Przekląłem gnoja. A co? Nie chcę mieć z nim nic wspólnego. Przecież to heteryk jest! A ja jestem absolutnie po przeciwnej stronie barykady. To znaczy heretyk. Heretyk. I tu jestem po przeciwnej stronie. Brudne sprawy. Kilka miesięcy później. Strony nie pogodziły się ze sobą i nie ma już chyba szans, aby kiedykolwiek do tego doszło. Papież nadal niepodzielnie rządzi w Kościele Powszechnym, a Luter znajduje wielu naśladowców, którzy zakładają swoje kościoły reformowane. Pojawia się anglikanizm, antytrynitaryzm, a w Holandii działa Jan Calvin. Calvin sralvin. Kseroboj holenderski. Ja byłem protestantem, zanim to stało się modne. Marcin Luter szczęśliwie układa sobie również życie osobiste. Niczym detektyw Rutkowski poślubia byłą zakonnicę i zamieszkuje z nią w swoim małym mieszkanku. Papież nadal mieszka ze swoją świtą w watykańskim pałacu, a Calvin sam w domu. By być szczęśliwym, wystarczy chcieć swe brudne sprawy pod dywan zmieć, brudne sprawy.